Cześć, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Przez Świat Modami, odcinek numer 10. W poprzednim odcinku tworzyliśmy sortownię z Extra Utilities. W komentarzach, dokładnie pod odcinkiem numer 8, pojawiły się już pewne sugestie, że ten system jest, znaczy prawdopodobnie będzie mało wydajny. Jednak jestem przekonany, że w najbliższych odcinkach będziemy go testowali. Nie zdążyliśmy jeszcze go sprawdzić, co jest najśmieszniejsze. Pokazałem i wytłumaczyłem Wam w poprzednim odcinku, jak stworzyć ten system, jak on działa, w jaki sposób, co się, co gdzie idzie, jak to wszystko się odbywa, ale zapomniałem Wam pokazać, jak to działa w praktyce. W związku z tym zaczniemy dzisiejszy odcinek właśnie od tej praktyki i pokażę Wam, jak to wszystko się odbywa. No nie będę w stanie przejść od samego początku, ponieważ no nie ma jeszcze tych skrzynek zbiorczych, z których będzie wysyłane wszystko do tej sortowni. Na razie mamy tylko i wyłącznie system, który pozwoli nam sortować z tej skrzynki, którą właśnie przed chwilą otworzyłem. Dopiero w momencie, kiedy będzie ten punkt zbiorczy z wszystkich map, z wszystkich w sumie terenów, będzie dochodziło do naszej bazy, to w tym momencie dopiero z tej skrzynki będzie schodziło właśnie na samą górę, na szczyt, na drugie piętro, aby sortować właśnie te itemy do tych wszystkich skrzynek. W związku z tym może weźmy sobie ze skrzynki tam, gdzie mamy nasiona, na przykład Birch Sapling, i według tego, co wcześniej stworzyłem, Birch Sapling powinno trafić właśnie do nasion. Nie do jedzenia, nie do proszków, nie do sztabek, tylko właśnie do nasion. Zobaczymy, czy tak rzeczywiście będzie. W tym momencie dosyć długo będzie szedł ten item do naszej skrzynki. Za chwilę sami się o tym przekonacie. O właśnie, dopiero teraz trafił, a to była dosyć krótka droga, ponieważ no tutaj mamy kabel aż dotąd, czyli tak naprawdę daleka droga to nie była. A w momencie, kiedy będzie musiał iść item do tej skrzynki, bądź do tej, no to niestety już ta droga jest dłuższa. W związku z tym będzie trzeba skrócić ten czas, aby te itemy podróżowały w o wiele znacznie szybszym tempie. Do tego potrzebny będzie speed upgrade. Na razie go nie będziemy tworzyli, ponieważ tak jak mówiłem, nie jest to cały system kompletny. No nie ma tej skrzynki zbiorczej, nie ma w ogóle zasilania. W związku z tym, jeśli nie ma wszystkich komponentów, które są potrzebne, aby kontynuować rozwój, no to nie ma też sensu właśnie pakować jakiekolwiek upgrade'y. Będziemy testowali, będziemy sprawdzali, ile potrzebne jest upgrade'ów, jak to wygląda i co trzeba zrobić, żeby to wszystko usprawnić. Mam tutaj 4 miejsca dokładnie w Transfer Node i w te 4 miejsca mogę włożyć właśnie różne upgrade'y z Extra Utilities. W związku z tym na pewno tutaj jakieś upgrade'y się pojawią, jestem tego świadomy i przekonany o tym, że to powstanie. Jednak powiem Wam tak, no te upgrade'y nie są takie tanie. Sami zobaczycie, sami znaczy widzicie tak naprawdę, że te upgrade'y troszkę kosztują. To jest speed upgrade i to jest bankowo, że w tej sortowni na bank to będzie. Także na pewno będziemy mogli sobie testować cały ten system, zobaczymy, jak to wszystko wygląda, jak on działa i czy rzeczywiście jest wydajny w momencie, kiedy z różnych terenów będą przychodziły tutaj itemy. Ale prawda jest taka, że musimy iść krok naprzód. Stworzyliśmy sortownię, teraz musimy w jakiś sposób zasilić naszą przepalarnię. Bo w tym momencie mamy sortownię, która jest niezależna. Okej, nie potrzebuje energii, nie ma problemu, może działać sobie bez energii. Ale żeby działała przepalarnia, no to niezbędne już jest właśnie... burza. Niezbędne właśnie jest już energia. W jaki sposób tą energię musimy tworzyć? No, można byłoby to zasilać tak jak wcześniej. Nie lubię zbytnio burzy, bo będzie za chwilę hałas. I deszcz. No ale deszcz to tam mniejsze, jesteśmy akurat w domu, więc nie ma z tym problemu, ale z burzą będzie trochę hałasowało. Możemy to robić tak, jakbyśmy to wcześniej. Prawdopodobnie z racji tego, że mamy bardzo mało surowców, sztabki. 28 sztuk żelaza. To jest naprawdę no, bardzo mała liczba żelaza. W związku z tym pewnie będziemy musieli uruchomić nasze stare silniki z Thermal Expansion 3. Mamy dokładnie 2 Steam Dynamo na paliwo stałe. W związku z tym będziemy musieli używać węgiel. A mamy też go bardzo mało. Myślę nad tym, żeby stworzyć silniki na lawę, chociaż to znowu będzie zjadało surowce, a nie będziemy prawdopodobnie w najbliższym czasie wykorzystywali silników na lawę. Wolałbym w tym momencie na stałe paliwo, a nie na ciekłe, ponieważ mamy już te silniki stworzone. Już wiem, jakie będą silniki tutaj wykorzystywane w tym domu, które będą dostarczały właśnie energii, żeby zasilić w całości dom. Do tego będziemy musieli stworzyć kilka kroków, czyli
przez najbliższe kilka odcinków będziemy tworzyli pewne rzeczy, aby tą chatę zasilić porządną ilością energii. Naprawdę będzie sporo tej energii i będzie sporo baterii, które będą bardzo szybko się napełniały. Jak to będzie wyglądało, to już dowiecie się niedługo. W związku z tym ja będę wyruszał w pewne miejsce, może od razu się prześpię, w pewne miejsce, w którym powstaną farmy, ponieważ dzisiaj zajmiemy się troszkę forestry. Farmy, na razie myślę, że to będą zwykłe farmy. Będziemy zbierali drzewo, jabłka, saplingi, będziemy troszkę przerabiali. Także w najbliższym odcinku to się pojawi. Ale najpierw musimy stworzyć jakieś miejsce. Znaczy w sumie miejsce już mam. W sumie nawet mogę wam pokazać na mapie. Nie ma tego problemu. Proszę bardzo, tutaj wcześniej odkryliśmy to miejsce. Ja dojdę tutaj do tego miejsca, już stworzyłem sobie łódkę, więc bardzo szybko postaram się przepłynąć. I wtedy widzimy się już na miejscu, dalej będziemy rozmawiali i będę tłumaczył, jak to ma wszystko wyglądać i co chcę stworzyć, bo to jest bardzo ważne. Dobra, pomalutku dopływamy już do wyspy, czyli do miejsca docelowego, gdzie chciałem płynąć. Jak widzimy, jest tutaj mnóstwo drzew. Ja o tym wiedziałem, że tu będzie sporo drzew, w związku z tym już na wstępie uzbroiłem się w siekiery, które wam pokazywałem już w naszym domku. Zostawimy tą łódkę, ponieważ wiem, że czymś będę musiał na pewno wrócić. Nie wiem, co tutaj zostaniemy. Mam nadzieję, że nic złego. Widzę jakieś krówki, świnki. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chciałbym jak najbardziej płaski teren. Jak najbardziej płaski teren, z tego względu, że chciałbym zrobić farmę, a wiadomo, że farmy muszą być na płaskim terenie. Znaczy teoretycznie, praktycznie można zrobić je nawet w powietrzu, no nie ma takiego problemu. O, tutaj jest nasz quarry stone. O tym nie mówiłem wcześniej, skąd wziąłem ten biały blok. No właśnie z takich miejsc. W takim biomie jak forestry na przykład możecie sobie iść po drodze i coś takiego znaleźć. To nie jest aż tak rzadko spotykane, więc z tym nie ma problemu. Jak widzicie, nawet nie musiałem zbytnio szukać, a już mam kolejne źródło, skąd wezmę quarry stone do budowy prawdopodobnie jakieś chatki, tak? Bo tutaj na pewno powstanie jakaś, już myślę, że nie jakaś tam wielka, ale pewnie taka skromniejsza chatka, która to wszystko będzie ogarniała, całą tą farmę. Czyli chciałbym zrobić taką fabrykę, o właśnie, może taką farmę w środku, jakieś takie centrum fabryki, w którym będzie najważniejsze rzeczy, jakieś przetwarzanie jednych surowców w drugie, a dopiero później zrobione rzeczy odpowiednie, czyli produkty finalne chciałbym przetransportowywać za pomocą systemu, który już stworzyłem, w sumie za pomocą łodzi, mogę to zdradzić, bo to chyba wcześniej już nawet mówiłem w odcinku numer 7, że będzie łódź. Dopóki nie będę miał możliwości tworzenia tesseractów, no to będę musiał wszystko transportować łodzią. No i właśnie tą łódź już stworzyłem. Jeszcze wam nie pokazałem, ale prawdopodobnie za 2-3 odcinki myślę, że będzie już możliwe to do pokazania. Tylko jeszcze będziemy musieli stworzyć jedną rzecz. A to będzie z modyfikacji Archimedes Ship. Tutaj widzę, że nawet płaski teren, tylko że tym się jeden nie podoba. Nie masz takiego dostępu do wody, do morza, o właśnie, do morza, to jest bardzo ważne. Zbyt daleko jest morze, to powinno być tutaj jak najbliżej. Nie ma żadnych potworków? Nie ma. Spoko. Strach pływać po takich rzekach, bo nie wiadomo, co się spotka. Tutaj też jest dosyć płasko, a muszę brać jakiś taki największy teren możliwy, bo nie chciałbym później tego rozbudowywać za pomocą różnych modów. Rozbudowywać? Czy ja dobrze powiedziałem? Usuwać ziemię, czy tam dodatkowo dorzucać ziemi, żeby był większy teren. Willow. Z tego co wiem, a może to będę mówił o tym później. O tym powiem troszkę później. Na razie znajdźmy dobre miejsce. Może tak, zróbmy w ten sposób, że ja znajdę najlepsze z możliwych miejsc w tym rejonie. I w momencie jak to znajdę, pokażę wam dokładnie co i jak, gdzie to będzie i będziemy sobie już konkretnie rozmawiali na dany temat. Dobra, myślę, że znalazłem już odpowiednie miejsce. Macie jeszcze w tle wiertarkę u sąsiada, już od 2 tygodni remontują mieszkanie, więc będziecie troszkę słyszeli właśnie takie wiercenie w ścianach, za to musicie mi wybaczyć, ale chcę wam, nie chcę nagrywać tego za godzinę, czy za 2 godziny, za 3, bo może to skończyć się nawet wieczorem,
Dlatego po prostu pokażę, co, gdzie i jak będzie, a w momencie, kiedy skończę już tutaj ścinek, te wszystkie drzewa, kiedy zbuduję już odpowiednią fabrykę, to wtedy będziemy dalej rozmawiali. Mam nadzieję, że będę miał możliwość spokojnego nagrywania. Akurat tak się zdarzyło, że w środku dnia no, zaczęli porować, nie jesteśmy dentysty, chciałem powiedzieć wiercić. Dobra, mamy tak, płaski teren, dosyć spory. Tu gdzieś na środku tego terenu będzie, powiedzmy, ta fabryka. I tak jak mówiłem, no będziemy musieli te itemy transportować z tej części mapy do tej części mapy za pomocą łodzi. W związku z tym no będzie też musiał być taki mały dok do tej łodzi, żeby mógł podjechać ze spokojem, załadować wszystko, potem wrócić. To jest istotne. W związku z tym, tak jak mówię, w najbliższym czasie ja będę ścinał wszystkie drzewa, tak jak widzicie tutaj na tej minimapce, cały ten obszar chcę ściąć z drzew, a następnie wybudować jakąś strukturę. Mam nadzieję, że nie zajmie mi ona tyle czasu, ile zajęło mi budowanie tego pierwszego domu, bo męczyłem się naprawdę. No, surowców jeszcze troszkę mi zostało. Tutaj widzę, że kolejne źródło miałem Quarry Stone. Sporo mam jeszcze do Rotten Flesha, więc też Bloodstone też mam sporo, więc nie będzie z tym problemu. Jedynie Abyssal znowu będę musiał szukać, ale z tego co wiem, to nie będzie aż tak dużego problemu. Myślę, że znajdę ze spokojem. Dobra, tak więc ja zabieram się do roboty, bo widzę, że tu przede mną jest spokojnie kilka, nawet kilkanaście godzin roboty ze spokojem, więc nie chcę tego przedłużać, a chciałbym wam jeszcze coś pokazać w tym odcinku, jak najwięcej przynajmniej. Dobra, tak więc ja zabieram się do pracy. Po długim i ciężkim tygodniu pracy mogę powiedzieć śmiało, że ukończyłem kolejną część. Jest to 10. odcinek, w związku z tym stwierdziłem, że trzeba coś fajnego zbudować i stwierdziłem również, że to nie może być nic, co by odbiegało od tej głównej bazy. To musi być utrzymane w tym samym klimacie, żeby to rzeczywiście było jako jedną całością. Jest jeden świat, budujemy w jednym stylu, dlatego stwierdziłem, że trzeba zbudować coś podobnego do tego, co już jest. Pewnie już zauważyliście, że kiedy coś buduję, to dla mnie to jest ciężki czas. Z tego względu, że ja jestem przyzwyczajony do budowania na Creative. Tutaj i wtedy na tym Creative wystarczy, że tylko już nie buduję. W tym momencie, kiedy buduję na przykład świat z modami, to jest nie tylko budowanie, ale także i zbieranie. Często pracochłonne i no nie będę ukrywał, no nie jest nic fajnego zbierać, siedzieć w kopalni i kopać ten sam materiał przez powiedzmy godzinę, tak? No nie jest to niczym fajnym, ale no wiadomo, że piękno wymaga czasu i cierpliwości. No i w związku z tym postanowiłem, że ten czas i cierpliwość poświęcę. Dobra, ale nie będę przedłużał, ponieważ wiem, że chcecie zobaczyć efekt końcowy. Zatem coś takiego wyszło po tym tygodniu pracy. Na szczęście sporo materiałów miałem, także tym razem nie musiałem aż tak mnóstwo siedzieć przy tym kopaniu. Bardziej tutaj zająłem się już po prostu budowaniem. I to było właśnie w tym fajne. Zatem, ten budynek podzieliłem na trzy części. Pierwszą część, część produkcyjną, drugą część, część magazynową, część kierowniczą i część dokową. Już wam to mówiłem wcześniej, że będzie tutaj na pewno statek, który będzie poruszał się między tą częścią a główną. Zresztą nie tylko tą, ponieważ w późniejszym czasie będzie tych kompleksów oczywiście wiele więcej, tak żeby to fajnie wyglądało wszystko, żeby to było taką jedną całością. Tak więc będę musiał sam obsługiwać statek, który będzie dokował do tej stacji, a następnie mam nadzieję, że uda mi się to zrobić wszystko automatycznie, aby ten statek cały czas załadowywać. Kiedy będzie załadowany, przemieszam się do głównej bazy, dojeżdżam do głównej bazy, tam będzie całkowicie rozładowany i mogę jechać do kolejnej części. Tak się będzie działo do pewnego momentu. Do momentu, kiedy dojdę do takiej technologii, że będę mógł transportować, a raczej teleportować surowce, czy energię, bądź jakieś ciecze. Kiedy będę miał już taką możliwość, wtedy oczywiście ten statek będzie staroświecki, można powiedzieć. No, nie będę go zbytnio używał, ponieważ na początku będzie to bardzo fajne na pewno.
byłoby na pewno super, gdyby tych osób było więcej na tym serwerze i wtedy kilka takich statków i każdy by jechał w jakąś tam część, każdy by co innego obsługiwał, byłoby świetnie. A kiedy jest jedna osoba i musi obsłużyć powiedzmy kilka części świata i pływać pomiędzy jedną a drugą częścią, to już takie to super nie jest. Na początku świetna frajda, uwierzcie mi, to będzie świetne, ponieważ samo dokowanie będzie na pewno ciekawą sprawą, tym bardziej, że trzeba będzie wycelować idealnie w odpowiednie miejsce, tak żebym mógł uruchomić wszystkie mechanizmy, który planuję przynajmniej. Jak to wyjdzie, to ja też jeszcze dokładnie nie wiem, ponieważ no, będę to budował razem z wami. Może wyjść to fiasko, a może wyjść coś naprawdę fantastycznego. Co to będzie, jak to będzie wyglądało, to się dowiecie już niedługo w najbliższych odcinkach, ponieważ no, jak mamy już dwie części, pomiędzy tymi częściami mamy oczywiście morze, w związku z tym będzie potrzebny statek. A jak będzie statek, to będzie później oczywiście załadunek, rozładunek, czyli dokowanie również. Dlatego to już będzie na pewno w najbliższych odcinkach to, co chcę zbudować. Dobra, może wejdźmy na ląd, ponieważ chciałbym wam pokazać w całości tą strukturę, ponieważ naprawdę jest wielka. W pierwszym momencie mówię, a walnę coś małego. Walnąłem. Chyba efekt sami widzicie. Ale mam nadzieję, że to, co buduję, wam się podoba. I że w całości, kiedy będziemy na tym odcinku 50, 60, to kiedy będę podróżował pomiędzy jedną częścią a drugą, to będzie to wszystko fajnie wyglądało, tak żeby to wszystko się komponowało. Teraz naprawdę możecie zobaczyć, dlaczego te odcinki wychodzą tak późno i dlaczego tak rzadko wychodzą. Aktualnie staram się, żeby te odcinki nie wychodziły mniej niż raz na tydzień. Ale sami zobaczcie, że naprawdę, żeby coś takiego zbudować, to ma czasu. No nie jest to tak, że ja zbuduję to w przeciągu 2-3 godzin i ja mogę teraz nagrać odcinek. Tak nie jest. Coś takiego buduje się kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt godzin. W związku z tym ja potrzebuję sporo czasu, aby przygotować surowce, znaczy zebrać surowce, przygotować jakiś projekt, a następnie go zrealizować i to wszystko zbudować. No to jest naprawdę ogromna ilość czasu. Także wybaczcie mi, że te odcinki nie są tak częste, jakbym chciał. Bo zauważcie, że u wielu youtuberów odcinki wychodzą praktycznie codziennie. No ale dlaczego? No z tego względu, że jeśli ktoś musi wejść na po prostu na jakiś serwer, włączyć nagrywanie, nagrać, wyrenderować, koniec. A u mnie to jest, przynajmniej przy tej serii, działa to w ten sposób. Przygotować się, zebrać wszystko, przemyśleć, zbudować, dalej przemyśleć, jak to zorganizować, żeby to wszystko trzymało się jednej kupy, dopiero potem nagrać, powiedzieć wam, wytłumaczyć, po czym wyrenderować i wrzucić. Uwierzcie mi, to nie jest taka mała liczba czasu, żeby to wszystko zrobić. Oczywiście najwięcej czasu potrzebuję wtedy, kiedy buduję, tak? Bo to zawsze zwracałem dużą uwagę na budowanie, zwracałem dużą uwagę na właśnie na budynki, na estetykę i z tego na pewno nie zrezygnuję. Zawsze chciałem, żeby po prostu to wyglądało naprawdę super i tak to ma wyglądać. Mam nadzieję, że tak i wy uważacie. Teraz pokażę wam w całości od drugiej strony. Także dopóki będę budował, a pewnie jeszcze troszkę będę budował na pewno, to jestem przekonany, że te odcinki będą dosyć rzadko budowane. Myślę o budowaniu i potem mówię o budowaniu. Będą rzadko wypuszczane. Ale w momencie, kiedy będę miał wszystkie kompleksy i będę mógł się skupić tylko i wyłącznie na tym, żeby rozwijać modyfikacje, no to praktycznie to będzie już odcinki, mam nadzieję, że częściej. Jeśli czas mi na to pozwoli, a nadzieję, że mi pozwoli, to te odcinki będą wychodziły dość często. Postaram się, żeby tak było. Ale dopóki buduję, to uwierzcie mi, że wy oglądacie odcinki, powiedzmy raz na tydzień, ale ja na przykład ten 10 odcinek wychodzi, znaczy nagrywam po 2 tygodniach, odkąd nagrałem 9 odcinek. Tak więc mam więcej czasu dzięki temu na zbudowanie czegoś fajnego. Bo to jest fakt, iż nagrywam jak najwięcej odcinków w danym momencie, kiedy no, ten czas nie pozwala na to. Ale potem zdarza się właśnie, że coś buduje. No i kiedy buduje, no to sami widzicie, że dużo czasu tutaj potrzebuje. Tutaj miałem też górę. Tą górę całą ściąłem. Znaczy nie była ona jakaś wysoka, była na wysokości, tutaj było chyba plus 3, ale tu było jeszcze wyżej, chyba plus 5. Tutaj też była jaskinia. Troszkę ją ograbiłem, pozabijałem wszystkie stworki i tak naprawdę teraz jest pusta. Wszystkie surowce, jakie pozostały z tej budowli, a także surowce, które wykopałem, znajdują się w tych skrzynkach. Też powiem wam, że minęło
sporo czasu. No nie liczyłem dokładnie ile, ale naprawdę ogromna ilość czasu minęła, zanim to wszystko zbudowałem. Troszkę jeszcze mi z Prusa zostało, za dużo wykopałem. Szkoda, że jako na tym terenie, gdzie tutaj były te drzewa, nie było z Prusa, a był... Oak i Birch, te dwa typy głównie. Ale to nic. To nic, przyda się każdy rodzaj drewna, a ten spruc wykopałem po prostu w biomie zimowym. I znowu, jak zwykle, rozgadałem się, ale to może i dobrze, bo przynajmniej wy dokładnie wiecie, o co chodzi i dlaczego tak jest, a nie inaczej. Tutaj słyszę jakieś pająki. Nie ma jeszcze dojścia na drugą część, trzecią w sumie. Produkcyjną, magazynową, kierowniczą, część dokowa. Do kierowniczej jeszcze nie ma. Z tego względu, że na razie ona nie jest potrzebna, gdyż nie ma w ogóle tutaj nic. Nie ma żadnych maszyn z Forestry, a także innych modów. Także dopóki ich nie będzie, to nie będzie potrzebna też część kierownicza. Tam w sumie nie będzie zbyt wiele rzeczy, tak naprawdę, bo chciałbym jakieś mechanizmy, które by świadczyły o tym, że no nie wiem, jakieś dźwięki byłyby uruchamiane, że powiedzmy tank jest pełny, albo że potrzebny jest statek, żeby przypłynął i wtedy ja będę wiedział, że aha, potrzebny jest statek, no to dźwięk się uruchomił i ja wiem, że aha, muszę jechać i tyle. No nie ma innego wyjścia. Dobra, myślę, że jako, że ten odcinek może nie jest długi, wychodzi koło 23-4 minut, tak na oko oczywiście mówię, bo nigdy nie włączam zegarka, kiedy nagrywam, w związku z tym zawsze strzelam na oko, ile mniej więcej już nagrywam. Myślę, że do 23-24 minut właśnie dochodzimy, a i tak nie zdążę zrobić tego, co bym chciał. W związku z tym chyba zakończę odcinek w tym momencie, ale tylko dlatego, że napracowałem się niemiłosiernie nad tą całą strukturą i żeby to wyglądało w taki sposób. Naprawdę uwierzcie mi, kupa czasu i kupa cierpliwości. Zresztą sami spróbujcie, sami pobudujcie coś takiego. To jest budowla gdzieś, no nie chcę tutaj strzelać, ale no myślę z 60 szerokości i z 80 długości. Tak na oko oczywiście, bo nie sprawdzałem tego dokładnie, więc wam nie powiem. Nie będziemy tego dokładnie liczyli, bo szkoda czasu. Dlatego jako, że się napracowałem, to stwierdziłem, że w tym momencie zakończę ten odcinek. Pokazałem wam w całości tą strukturę, teraz dosyć ciemno jest. A nie oświetliłem tego domu od zewnątrz, w związku z tym jest pełno zombiaków, a nie chciałbym też walczyć przez cały odcinek, przynajmniej do końca. A może jeszcze powiem jedno, jako że jest końcówka odcinka, postaram się wytłumaczyć, jak to wszystko będzie wyglądało w najbliższych... Kurde... Aha, jeszcze... Teraz, dobrze, przypomniało mi się. W komentarzach już wcześniej mówiliście, że powinienem dograć modyfikację Vile'a. No i właśnie to zrobiłem. Stwierdziłem, że rzeczywiście macie rację i to jest świetny pomysł, żeby dograć modyfikację Vile'a, ponieważ... Często jest tak, że nie pamiętam po prostu dokładnie, jak dany item się nazywa, albo z jakiej modyfikacji on po prostu jest. No i taka modyfikacja jak Vile'a upraszcza mi strasznie życie i pomaga mi przy nagrywaniu, bo uwierzcie mi, że czasami no, tych rzeczy w technicznych modach jest koło 1000, 2000, no nie wiem, dokładnie wam nie powiem. W związku z tym zapamiętać wszystkie jest problem. No oczywiście wtedy, kiedy... O, walka szkieletów, lejta się. I rzeczywiście ciężko jest wszystko zapamiętać. Staram się, ale nie każdą rzecz jestem w stanie pamiętać. Także Vile'a modyfikacja świetna. Ale poza Vile'ą odinstalowałem dwie modyfikacje. Odinstalowałem modyfikację Mistcraft i odinstalowałem modyfikację Additional Pipes. Additional Pipes odinstalowałem z tego powodu, iż stwierdziłem, że mam modyfikację Archimedes Ship i żeby był taki pewien postęp. Czyli w momencie, kiedy dojdę do jakiegoś pułapu, to będę mógł przejść z Archimedes Ship, gdzie to jest strefa sterowana ręcznie, do strefy sterowanej automatycznie i to będzie prawdopodobnie z modyfikacji Thermal Expansion. Chodzi mi głównie o Tesserakty, tak, myślę, że każdy się domyślił, o co chodzi, ale myślę, że dopowiem. I dlatego właśnie odinstalowałem, kurczę, rozwalają mi teren, dlatego właśnie odinstalowałem Additional Pipes. Kolejna rzecz, dlaczego instalowałem Mistcrafta, powód jest w sumie jeden. Stwierdziłem, że troszkę urealistycznimy właśnie tą serię.
W związku z tym, no, te małe gówna. W związku z tym nie będziemy jakby tworzyli sobie specjalnie nowych światów, żeby gdzieś tam odlatywać, nie wiadomo gdzie. Po prostu będzie to wszystko na jednym świecie. Czyli prawdopodobnie stworzymy kolejną stację, gdzie będziemy wydobywali surowce. Będzie pewnie kolejna stacja do laboratorium, na przykład w Advanced Genetics. Kolejna stacja do Towncrafta. Prawdopodobnie i Ars Magica, a jeszcze inna stacja na przykład do... No, wypadło mi z głowy akurat. Jeszcze jeden, Galacticraft, nie wiem czy mówiłem o tym. I w całości potem, kiedy będę mógł się poruszać między jedną strefą a drugą, to... będzie to wszystko fajnie i elegancko wyglądało. Ale dobry. Ups. Jedno serduszko. Półtora. No, i myślę, że... Teraz dopiero wytłumaczyłem wam wszystko, co chciałem, czyli o tych modyfikacjach. Tą paczkę, którą wam wrzuciłem wcześniej... Chyba trzeba iść do domu. Bo się robi niebezpiecznie. Zaraz zginę i po co mi to? O czym to ja mówiłem? Bynajmniej nie pamiętam. W związku z tym będę po prostu chyba kończył ten odcinek, jako że chyba za długo już gadam. W sumie ten odcinek cały przegadałem, a nie pokazałem więcej, większości, znaczy niczego praktycznie nie pokazałem z modyfikacji. Tylko na początku wstępem z Thermal Expansion i to by było na tyle, ale to się wszystko zmieni, ponieważ przecież nam się nie śpieszy, prawda? Myślę, że tak jak wcześniej już mówiłem, będę chciał to robić bardziej powoli, ale żeby każdy z was dokładnie wiedział, o co chodzi i żeby każdy rozumiał techniczne mody. Ja tu bardziej pokazuję rzeczy bardziej podstawowe, nie rozwijam mi jakoś, nie wiadomo w jaki sposób. Jeśli już koduję w Computer Craftcie, no to jest to kod bardzo, bardzo prosty i skopiowanie go na swój świat jest naprawdę... bardzo proste i każdy, nawet najmłodszy widz będzie w stanie coś takiego wykonać na swoim świecie. Zdecydowanie. W związku z tym, tak jak mówię, ta seria to jest głównie takie podstawy, czyli pokazania wam, jakie są możliwości w tym świecie, w modach technicznych i żeby otworzyć wam, czy szerzej oczy, o tak, otworzyć szerzej oczy. To myślę, to jest dobre zdanie. Żeby każdy z was mógł po prostu poruszać się po modach technicznych i żeby więcej osób po prostu korzystało z tych modów, bo naprawdę autorzy tych wszystkich modów strasznie pracują nad tym, strasznie to rozwijają i warto, naprawdę warto sięgnąć po te modyfikacje, bo są świetne. Ja wiem, że tak troszkę biegam w kąta w kąt, staram się wam przy okazji coś wam pokazywać, ale to nie jest takie łatwe. Jeszcze na sam koniec pokażę wam w całości tą chatę, przepraszam, nie chatę, a oczywiście fabrykę. I tak, tutaj właśnie miałem pokazać, że w tym miejscu będą wszelkiego rodzaju farmy. I jeśli będzie za mało tych farm, bo od razu mówię, że to będzie na skalę masową, wszystko co będę robił w Minecrafcie prawdopodobnie na modach technicznych to będzie na skalę masową. W związku z tym prawdopodobnie i modyfikacja forestry też będzie... sprowadzana do rozmiarów masowych. Więc jeśli będzie zbyt mało miejsca na tej części, mamy jeszcze tamtą wyspę i po tej stronie wyspę, czy w sumie to nawet nie jest wyspa, to jest jakiś taki obszar, ląd po prostu. Mamy morze, ląd i jeśli będzie dosyć daleko odchodziły, będą daleko odchodziły te farmy od tej części, to nawet i z drugiej strony będzie można w tamtym miejscu gdzieś wybudować jakąś kolejną fabrykę i połączyć to kolejnymi statkami. W sumie dokami, a nie statkami, ponieważ statek będzie pewnie jeden, może dwa, jeśli uda mi się zrealizować pomysł z łodzią podwodną. To będzie bardzo trudne wyzwanie i bardzo ciężkie i nie obiecuję, że uda mi się coś takiego wykonać. Mam pewien plan, w głowie jest to wszystko już wykreowane, ale nie wiem jak współpracują ze sobą wszystkie modyfikacje. Dopóki tego nie sprawdzę, to nie będę wiedział. Na razie tylko są plany, o których mogę wam wspomnieć, a co z tego wyjdzie, to pewnie... Jeśli nie zobaczycie, to na pewno dowiecie się o tym, co z tego wyszło. A więc nie przedłużając, ponieważ przedłużyć odcinek nie jest trudno. Akurat lubię często sobie pogadać tak o dupie Marynie.
I z 15 minut, czy tam, przepraszam, z 23 minut zrobiło się pewnie około 30, czyli tyle, ile bym chciał, żeby trwał ten odcinek, tak, żeby nie odbiegać od normy. Chciałem zakończyć to wcześniej, ale przynajmniej powiedziałem o wszystkich szczegółach i o wszystkich faktach, które zaszły w tej serii. No i cóż, no jeśli podoba wam się oczywiście ta chata, to łapki do góry, bo naprawdę bardzo motywują. Im więcej łapek, tym chętniej buduję właśnie takie struktury, żeby było ich jak najwięcej. Od razu mówię, naprawdę łapki fantastycznie motywują mnie do pracy i im więcej ich jest, tym ciekawiej mi się buduje i tym większy zapał mam do tego. I tym fajniej mi się nagrywa te wszystkie odcinki, to zdecydowanie. Tak więc łapki, zdecydowanie. I jeśli macie jakieś pomysły, sugestie, co byście chcieli zobaczyć, jakieś poradniki, komentarze są jak najbardziej dla was, również i wiadomości prywatne. Każdy czytam wiadomości, każdy komentarz czytam, także na pewno kontakt ze mną powinien być na poziomie dostatecznym co najmniej. A tymczasem myślę, że tym miłym akcentem będę kończył odcinek numer 10. Numer 10, okrągła liczba, mam nadzieję, że tych odcinków będzie sporo. Jak wyjdzie, zobaczymy. Tymczasem trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa!